Wita się z Wami Kraft Iza, czyli Izabela Dob, czyli Kraft Iza. Dzisiaj oczywiście jest sobota, w związku z tym przechodzimy do kolejnej części planowania. Dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie kwartału czwartego i plan na kwartał czwarty. Oczywiście, że nie będę Was zanudzać swoimi planami na ten kwartał. Zrobimy sobie po prostu strony tytułowe, żeby o nich nie zapomnieć. Oraz zaplanujemy sobie październik. No i jak zaplanujemy kolejny miesiąc, to oczywiście wykorzystamy do tego naklejki od Tosi, stosiakowo.pl. No i mój planer pełen czasu od Oli Budzyńskiej. Nie pamiętam, jak się teraz nazywa ta jej strona i Instagram. Kreatywna pracownia Budzyńskiej albo... Coś ten deseń, coś na pewno z pracownią jest w tytule, ale no nie pamiętam akurat. Ja do planowania wykorzystuję tak naprawdę te dwie rzeczy plus mój zestaw przeróżnych pisadeł, tombołów, cienkopisów, no i wiecie, tych tam kopersów i takich tam rzeczy, nie? Generalnie pisadeł. No i to można odsunąć. Zajmijmy się najpierw tym, co tygryski lubią najbardziej, czyli naklejkami. Poczekajmy. To możemy odłożyć. Planujemy październik. Ja kupiłam sobie oczywiście wszystkie naklejki do planowania października, ale również parę rzeczy, które już mi się skończyły. Łyczek kawki. Mi gardle zaschło. To są gratisy październikowe z napisem październik. Tu mamy jeszcze gratisik z września i taki gratisik, który dostałam w sierpniu. To te wszystkie trzy miesiące są tutaj gratisowe. Mamy też gratisowe takie paseczki z małymi naklejeczkami. Bardzo je lubię. No i mamy naklejki, które zamówiłam, bo mi się pokończyły różne rzeczy. Dobra, jestem z powrotem. Tak jak powiedziałam, parę rzeczy mi się skończyło do niezbędnika skraperki, więc też je sobie kupiłam. I to są przede wszystkim te skrapowe inspiracje i ikonki. I nie wiem, czy jeszcze jakieś inne, ale nie, chyba tylko te mi się skończyły w niezbędniku. Natomiast tych, które też były chyba, one są chyba też tam dostępne w tej zakładce niezbędnikowej, ale to są tygodniowe trackery, które ja uwielbiam. One mi się też skończyły, więc sobie dokupiłam. No i przechodzimy tanecznym krokiem do października. Mamy powitanie miesiąca. Powitanie miesiąca, takie cudne fioletowe okno. No wiadomo, że jesteśmy w takich fioletowych kolorach, bo październik to przede wszystkim Halloween. Mamy dni tygodnia, nazwy dni i numerki tygodnia. Ja te wykorzystuję do kalendarza, a te wykorzystuję w tygodniówkach. Oprócz tutaj dni tygodnia mamy oczywiście kroki i sen i jedzonko, notatki. Słowo weekend, jeśli komuś jest potrzebne, zwycięstwa, social media, chcę, ten miesiąc był ważny, zakupy, zadania do zrobienia, codziennik, finanse, małe radości, wdzięcznik, śledzik snu i notatki, takie większe, miesięczne. No i mamy oczywiście ozdobniki, tu mamy dodatkowo kalendarz i nazwy miesięcy, one są takie piękne, fioletowe. No nie wierzę, że znowu ktoś do mnie dzwoni. Z powrotem. Ja nawet o 19 nie mogę mieć włączonego służbowego komputera, bo po prostu co chwilę ktoś dzwoni. Skończyłyśmy na kalendarzu na październik. U mnie on jest ponumerowany, ale można sobie kupić po prostu czysty taki kalendarz, bez tych cyferek, czyli jakby nie dedykowany na żaden miesiąc. Tu mamy nazwę miesięcy w tej takiej pięknej kolorystyce. Specjalnie celowo to kupione, choć wiadomo, że marzec już dawno minął. No i mamy ozdobniki do
do planera. Tutaj te elementy takie banerkowe i kuleczkowe do takich, wiecie, ważnych, podkreślenia ważnych rzeczy. Tutaj do tygodniówki taki baner ozdobny. Tutaj też ozdobniki. No i tutaj mój ulubiony arkusz, czyli takie kropelsy, które są wiedźmami. Tu dziewuszka, a tutaj taka gwiazdeczka, kropelka. Tu też gwiazdeczka. Bardzo mi się te ozdobniki podobają. I fajne są też kwiaty. Takie wyglądają jak malowane. Nie? Takie, wiecie, jakby je Tośka namalowała po prostu. No, Tosia, jesteś bardzo zdolna dziewczynka. Ładnie umiesz pomalować kwiatuszki. Więc możemy teraz przystąpić do tego, co jest najważniejsze w tym filmie, czyli do planowania. No i teraz u mnie poprzedni tydzień, wrzesień, był taki brązowy, bo brązowe były naklejki. No a teraz mamy fiolet w październiku, fiolet i... Teraz nie dzwonił, teraz po prostu spadł telefon. Mamy w październiku fiolet i czarny, więc wykorzystamy sobie tutaj te kropersy czarne i fioletowe, no i tomboły też fioletowe. Ja potrzebuję linijkę, potrzebuję cienkopisy różnego rozmiaru. Tu mam jeszcze takie. No i chyba nic więcej nie potrzebujemy. Więc możemy zacząć. Ja zacznę, nim zacznę planowanie października, to najpierw zacznę jakby kwartał, tak? Bo październik jest też rozpoczęciem czwartego kwartału, więc jakby no ja zacznę sobie od Q4. Wiadomo, że można napisać po prostu kwartał, nie? Po polsku. No i tu będzie... podsumowanie. Tego kwartału czwartego. Ja to robię najprościej, jak się da, po prostu, tak? Q4 plany, Q4 podsumowanie. I to jest absolutnie wszystko, co jest mi tutaj potrzebne. Ja teraz za pomocą tych kropersów, ja mam nadzieję, że to jeszcze ciągle wszystko widać. Obiecuję, że następny film będzie już bardziej będzie widoczna cała, wiecie, tafla tego, co tutaj się dzieje, czy to w planerze, czy w pracy. Nie wiem, ile tych tam, znaczy mniej więcej wiem, tak, ile tych planów tutaj będzie. I teraz jak wygląda moje podsumowanie. No moje podsumowanie wygląda tak, że ja tutaj sobie piszę po prostu jedynkę, czyli na przykład no powiedzmy YouTube, tak? YouTube jest w planach u mnie dużych, więc napiszę sobie YouTube i teraz robimy, zostawiając jakąś tam przestrzeń, żeby wpisać te cele tutaj, które są tu. Ja robię to zawsze w ten sam sposób, a mianowicie 0 i 100, tylko muszę wyczuć tą samą linię, tak, na której to napisałam. Na środku jest 50, więc tu jest 25, a tu jest 75. I teraz wezmę na koniec kwartału marker i przeciągnę sobie tutaj kreskę, w ilu procentach mój YouTube został zrealizowany, czy tam każdy następny cel, jaki sobie zapiszę. I tak u mnie wyglądają plany i podsumowanie kwartałów za każdym razem. Ja jestem stała w uczuciach, jeśli o to chodzi. Ok, no to możemy zacząć teraz jakby tą część bardziej taką wdzięczną, czyli zaplanowanie miesiąca. U mnie planowanie miesiąca wygląda zawsze tak samo, od wielu, wielu lat.
Ja po prostu lubię robić tą stronę powitalną. I ja ją tam wyklejałam, robiłam kolaże, a od dłuższego czasu, mniej więcej od roku albo i więcej, no więcej, zdecydowanie więcej, używam w tym celu naklejek Stosiakowa. No i w tym miesiącu Tosia zaproponowała nam takież oto okno z kwiatkami, z kotkiem na oknie. No to możemy sobie tego spokojnie użyć. Można tego użyć na milion sposobów. Można to okno rozciąć w środku i zrobić po prostu okno. Tak? Można to po prostu przykleić, tak jak ja to zrobię, i ozdobić tymi kwiatkami, które tutaj są. I ja tak mam zamiar zrobić. Ja nie patrzę na to, żeby to było jakoś specjalnie równo. No nie chciałabym, żeby było absolutnie bardzo krzywo, nie? Jakoś, żeby to jednak jakoś wyglądało, ale nie przejmuję się tym jakoś tam bardzo, nie? Tu sobie dziubny kwiateczek. Tu sobie dziubny kwiateczek. I tu sobie dziubny kwiateczek. I arkusz jest wykorzystany do końca i to jest najwspanialszy moment. Po prostu, kiedy wszystko jest wykorzystane. Ja lubię, jak moje arkusze są wykorzystane. Oczywiście nie zawsze są, ale lubię, jak są. Ja powitaniem miesiąca robię sobie sekwencję słoik sukcesów. Ja mam taki słoik w biurku, gdzie naprawdę wrzucam sobie kartki z zapisanym jakimś tam sukcesem. Ten croppers, to on się tak niekoniecznie nadaje do pisania, ale nie jest źle. I w tym słoiku na kartkach mam po prostu napisane fajne rzeczy. Na przykład, no nieważne jaki przykład. To jest moje powitanie miesiąca. Ono nie jest w żaden sposób, wiecie, skomplikowane, w żaden sposób jakoś tam strasznie rozbudowane. Jest po prostu powitanie miesiąca i ta informacja ze słoikiem sukcesów. Natomiast na tej lewej stronie mam zawsze dziękuję za. I ja zawsze pisałam dziękuję za, a potem w swej radości odkryłam, że jest tutaj taka naklejka, która się nazywa wdzięcznik. I że nie trzeba tego pisać, tylko należy nakleić naklejkę pod tytułem wdzięcznik. Jakby było dziękuję za, to by było moim zdaniem jeszcze lepiej, gdyby było dziękuję za, ale no wiecie, nie? Może być i wdzięcznik. Ono dziesiątką to nie, myślałam, że to jest 0,1. Jest. No i teraz robię sobie po prostu numerki, dni po prostu, tak? Numer dnia 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i tak do 31. Dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści i trzydzieści jeden. I tutaj zapisuję sobie mój wdzięcznik. Natomiast na dole czasami robię to na następnej stronie, a czasami już tutaj pod tą stroną. I tutaj przyklejam sobie informacje o tym. Ten miesiąc był. Robiłam to też kiedyś na ostatnich stronach, ale doszłam do wniosku, że lepiej będzie, jak to będzie tu. Szukam. Ona gdzieś tu jest, tylko trzeba ją namierzyć. O, jest. Szukam pincetki, bo tak na paznokieć to kiepsko się to robi.
Wrzesień był bardzo intensywny. Wiecie, wrzesień to jest rozpoczęcie szkoły. Jak się ma dwoje dzieci w wieku szkolnym, znaczy jedno w wieku szkolnym, jedno w wieku studyjnym, no to jest wtedy dużo rzeczy na głowie, że tak powiem. Więc no, był bardzo intensywny wrzesień. Październik zapowiada się troszkę mniej intensywnie, ale jednak ciągle. Ciągle jeszcze we wrześniu mój młodszy syn był na takim trzydniowym poligonie, więc wiecie, przygotowania też do tego zawsze zabierają czas i myśli przede wszystkim, tak? Więc no, zawsze to jest intensywny czas. Zrobiłam powitanie miesiąca i wdzięcznik. Na następnej stronie robię po pierwsze śledzik, a po drugie rzeczy do zrobienia, gdzie jest pincetka. Do zrobienia w sensie takie priorytety, tak, które w danym miesiącu są najważniejsze. No i oczywiście jak ja sobie to zaplanuję na początku tutaj miesiąca wrzucę, no to potem przenoszę je na tygodniówki, wiadomo, nie? Oczywiste. Ale tutaj mam zapisane takie rzeczy najważniejsze, na które należy zwrócić uwagę w miesiącu. Tutaj też były te rzeczy ważne, finanse, zakupy, małe radości i tam takie jeszcze. I też to będzie na tej stronie. Natomiast tutaj w tym śledziku to, co ja śledzę. Teraz mamy niebieski, nie czarny, żeby było trochę inaczej. No to po pierwsze woda, po drugie joga, po trzecie witaminy, warzywo, owoc i balsam. Nie śmiejcie się ze mnie. Ja po prostu mam spory problem z tym balsamowaniem, dlatego rzucam go sobie w śledzik i dlatego to śledzę. Za daleko tutaj zjechałam, ale nie ważne. Dobra, no to znowu dni miesiąca, czyli numerki. Gdyby ktoś wiedział, dlaczego to trzymam podniesione, no to proszę o informację. Dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści i trzydzieści jeden. Śledziłam też sobie tutaj nastrój, ale wiecie, no, nie szło mi to jakoś rewelacyjnie dobrze, więc przestałam się wygłupiać i przestałam to tam rysować. No i tutaj będą zapisane rzeczy najważniejsze, które w tym miesiącu są do zrobienia. Teraz szukam kalendarza. Ja sobie ten kalendarz, pomimo tego, że mam kalendarz na początku planera, to jednak mimo wszystko sobie ten kalendarz tutaj wrzucam. Powinnam wrzucić najpierw miesiąc, potem dni, a potem dopiero kalendarz, ale no kto mi ależ krzywo. Kto mi zabroni zrobić to inaczej? No trudno, jest krzywo, no i będzie krzywo. To jest mój planer, będzie krzywo. Poniedziałek. Poniedziałki w zasadzie. Wtorki. Środa, czwartek, piątek,
Sobota. I niedziela. Wiecie, że mam to zazwyczaj prosto, nie? Jak to robię sama, no to nie stresuję się w żaden sposób. Teraz też się nie stresuję, ale mimo wszystko za prosto to nie jest. No i znowu ozdobniki. Nie trzeba tych ozdobników. Nie trzeba też tego kalendarza mieć tutaj, nie? Ale no, kto mi zabroni? Kto mi zabroni? Jak ja chcę. A to jest świerszcz. Nie wie, kuźwa, karaluch? No nie, to jest świerszcz. I kolejny arkusz. Dziękujemy. No i co teraz tu? Tu po pierwsze małe radości. Dla mnie te małe radości są ważne. Ja sobie tutaj planuję, że tak powiem, jakieś fajne rzeczy do zrobienia dla mnie, które mnie cieszą. Na przykład, nie wiem, pójście sobie na kawę. Tu jeszcze oprócz do zrobienia to przykleimy finanse. I tutaj na tych finansach nie notuję oczywiście wszystkich wydatków, jakie mam w miesiącu, bo do tego mam budżet i to na komputerze, w Excelu i polecam. I to jest o wiele lepsze niż zapisywanie tego na papierze. Natomiast jeśli chodzi o te finanse, które są tutaj przyklejone, to są takie finanse na duże wydatki, nie? Żeby jakby no, zaplanować i mieć to pod kontrolą. Ja tutaj sobie zaplanowałam na przykład w zeszłym miesiącu wyjazd do tego Cina, tak? No to natomiast tu jeszcze są mi potrzebne zakupy i jest mi potrzebne chcę. I zakupy to nie jest to samo co chcę, a chcę to nie jest to samo co zakupy. No i małe radości. Znowu weźmiemy sobie te finanse i porobimy, co ja gadam, znowu weźmiemy tego Kropelsa. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Clean Color Dot. Po prostu to się tak nazywa. I tu sobie postawimy jeszcze jakieś kropeczki do tego, co chcę. I teraz tak. Ta sekcja jest mi potrzebna no, z dwóch powodów, tak? Po pierwsze, na październik mam zaplanowane, znaczy mam w głowie zaplanowane zakupy sklepowe, bo ja już bardzo dawno niczego nie kupowałam. Ostatnio udało mi się na tym live sprzedażowym w sklepiku Gosi kupić tło fotograficzne. No to, że tak powiem, jedyna rzecz, którą kupiłam, nie wiem, od maja chyba. No i oczywiście później jakby takim wydatkiem skrapowym, no ja nie liczę wspieram, tak? Tego to nie liczę w ogóle. Takim wydatkiem skrapowym były warsztaty w Tykocinie, nie? I związany z tym wyjazd. No ale to było, że tak powiem, zaplanowane na wrzesień, a teraz w październiku chciałam kupić parę rzeczy, których mi już po prostu zaczyna brakować, na przykład papier bazowy, na przykład nożyki, tak? No to możemy to sobie tutaj zapisać. Nożyki do trymera. Bo ja, jak wiecie, mam taki specyficzny trymer i kupiłam nie takie nożyki, co trzeba. No i papier bazowy. Papier bazowy czarny. No ja jednak pracuję bardzo dużo na czarnym papierze. Białego mam sporo, więc ten papier bazowy czarny bardzo mi się przyda. Ale też we wrześniu w sekcji chcę pisałam o różnych rzeczach, które miały trafić do
miały trafić do zakupów, a trafiły pod sekcję chcę i inne tutaj a kolekcja jeszcze Mintaje miały być, te dynki też kupiłam. Będę robić pracę na 14 października na Dzień Nauczyciela, więc kupiłam sobie taką HDF-kę, pokazywałam na którymś filmie. Super, tu mi się małe radości sprawdziły. Tu wszystko było. Ok. No i teraz w sekcji chcę. Pewnie jakieś rzeczy, które wyjdą na jakichś tam, wiecie, live'ach sprzedażowo-zakupowych, które mogą mi się ewentualnie przydać. A do rzeczy do zrobienia w tym miesiącu, oprócz takich rzeczy, wiecie, domowo-rodzinnych, którymi no niekoniecznie chcę się dzielić na filmie, to jeszcze to mogę wpisać próbniki. Wosków. Muszę je zrobić koniecznie. I zielone woski. Brakujące są do kupienia, ponieważ mam kilka wosków zielonych, ale jeszcze zobaczę, jakie woski zielone mi brakują, jakie odcienie, i też je sobie kupię, jak będę już robić zakupy w sklepiku Gosi. A jeśli chodzi o sekcję chcę, to chcę przejrzeć na pewno sztukaterię. To na pewno chcę przejrzeć ten sklep i zobaczyć, co tam ciekawego i w jakich cenach jest, i może coś mnie zainteresuje, zainspiruje. I jeszcze chciałam, a jeszcze muszę kupić żywicę. To na pewno. Ok, i to chyba na razie, że tak powiem, z rzeczy takich do kupienia i do chcenia i do zrobienia, to na razie wszystko. I to jest mój miesiąc. I jak zobaczycie, to poprzedni wyglądał identycznie, tak? Wdzięcznik, ten miesiąc był ważny, śledzik i finanse, zakupy i chce, które się zamieniły miejscami, powrót do nagrywania, małe radości, no a tutaj tygodniówka. U mnie tygodniówki wyglądają wszystkie tak samo, ale na tygodniówkę zapraszam na kolejny film. Nim jeszcze zakończymy ten film, to możemy zobaczyć, jak będzie wyglądał miesiąc mój, taki duży, tak? I on tutaj ma sekcję, nie? Ma tutaj sekcję, miesiąc, notatki, priorytety, no i kalendarz. Ja tego też używam w różnych miesiącach. To tutaj był miesiąc wrzesień, zapisane wszystkie urodziny, wyjazd Kacpra, mój wyjazd, wyjazd Kuby, lekarze, ta wizyta się nie odbyła, dopiero tu jest ta wizyta. No dobrze, no to, że tak powiem, zacznijmy od rzeczy najważniejszych, czyli od nazwy miesiąca. No i teraz, ponieważ mam tych naklejek i tych miesięcy mnóstwo, to ja może sobie to wezmę z tego gratisu. O, nie, 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 nie. Nawet o tym nie myśl, że aż tak krzywo się przykleisz. Nie. Jest październik. No i... jak jest październik, to i jest wiedźma. Ona jest taka mało wiedźmowa, bardzo sympatyczna, no ale dni, nazwy dni tygodnia mam zapisane u góry już oryginalnie, więc
Nie ma co tam, wiecie. Październik zaczyna się od wtorku, więc sobie wyklejam te moje małe cyferki. Co to jest? Kule. Kule. I zapisuję sobie tutaj w tym kalendarzu wszystkie takie, wiecie, wydarzenia ogólne, takie no z lotu ptaka, żeby ich po prostu nie zapomnieć, nie? Jak sobie otwieram potem kalendarz, to od razu na pierwszy rzut oka widać wszystko, co w danym tygodniu, ma się wydarzyć. I wtedy jakby po pierwsze przenoszę to na tygodniówki. No bo wiecie, kalendarz już jest i on już jest zrobiony i gotowy od początku, tak? Ale tygodniówek nie ma, nie? Dopiero zrobiłam powitanie miesiąca. Wy to oglądacie w sobotę 5, natomiast ja to robię w poniedziałek 30. I ten, jakbym miała zrobić, wiecie, no jakbym miała Wam pokazać ten planer 30, no to on już ma bardzo dużo rzeczy tutaj wypełnionych, tak? Ma zrobioną tygodniówkę, którą ja będę robić za chwilę, a Wam pokażę w następnym filmie. Pewnie zadrżał telefon, bo dotykam tutaj stojaka. Więc wiecie, no są zaplanowane wszystkie zadania, priorytety, takie tam różne rzeczy. Są wysłane życzenia urodzinowe, bo 4 ma urodziny moja kumpelka Jusia. 10 ma urodziny Justyna. Więc no, wiecie, tu już pewne rzeczy się zdążyły po prostu zadziać przez ten czas od tego poniedziałku 30 do tej soboty, w której Wy oglądacie ten live. Jaki live? Film. Live'a to długo jeszcze nikt nie obejrzy na moim kanale. Śmieszki, heheszki. No dobrze, to zbliżamy się do końca. Dużo w październiku takich rzeczy ogólnych będzie się działo, bo... A, jeszcze najważniejsza rzecz. Ja w tym kalendarzu zaznaczam też, jak widzieliście, wszelkiego rodzaju wyjazdy. Pomimo tego, że one są też zaznaczone w future logu, czyli na początku tego kalendarza, na początku tego planera, tak? I tu mogę już teraz do future loga wpisać dwie kolejne rzeczy, ponieważ nawet trzy. Ponieważ ostatecznie mamy termin weekendowego wyjazdu. My mamy 10 października rocznicę ślubu, więc zacznijmy od tego, że jest rocznica, a potem od tego, że są urodziny Justyny, tak? Rocznica i urodziny Justyny. Teraz 4 października są urodziny Jusi. Dwudziestego piątego października są urodziny mojej mamy, a 26 października są urodziny mojej Wiesi. Dobrze. Teraz weekend 4 października do niedzieli wyjeżdżamy na rocznicę, czyli wyjazd rocznicowy. No co mi się tu zrobiło? Ten długopis czasami się zawiesza.
wyjazd rocznicowy do Łodzi. Natomiast tu, ale ja to zaznaczę zupełnie innym kolorem. Tu wyjeżdża mój mąż. Ja tutaj nic nie mogę zaplanować, ponieważ zostaję z Kacprem, tak? I na ten weekend chyba przyjedzie Kuba. Więc tu napiszemy wyjazd Szymona. Więc na ten weekend muszę pamiętać, żeby niczego nie planować. No bo wiecie, no nie będzie Szymona, więc muszę być w domu ja. No i teraz mogę sobie przełożyć wstążeczkę na październik. I teraz we future logu, tak jak mówiłam, mogę zaznaczyć sobie jeszcze dwie, a nawet trzy rzeczy. Czyli będzie na pamiątkę, nie? To był wyjazd rocznicowy. W ten weekend od 11 wyjeżdża mój mąż. Natomiast ja w ten weekend 29, 30 i 1 grudzień wyjeżdżam na kolejne fantastyczne spotkanie w Tykocinie. Ok. I tu mogę napisać wyjazd rocznicowy. A tutaj wyjazd. I tutaj już niczego nie będę więcej wpisywać. No wyjazd tykociński oczywiście został uzgodniony na ostatnim wyjeździe, czyli w poprzedni weekend. Ten wyjazd do Łodzi, to on się potwierdził tuż przed moim wyjazdem w ogóle na weekend. No a wycieczka nie jest moja, ale no muszę wiedzieć o tym, że muszę pamiętać o tym, że ona tutaj jest, ponieważ no wiecie, nie mogę tutaj niczego zaplanować, gdyż ponieważ będę sama. No dobrze, czy my jeszcze tutaj do tego chcemy coś przykleić? No pewnie, że chcemy. Chcemy tutaj wykorzystać jeszcze taką naklejkę z takim globusikiem. No i tu będą notatki, priorytety. Tutaj możemy poprzekładać już nasze wstążeczki, bo już się wrzesień skończył. Więc tu mamy wstążeczkę na powitanie miesiąca, a tu będzie wstążeczka na pierwszą tygodniówkę. Tak wygląda moje planowanie miesiąca i propozycja, jaką dziś dla Was mam. Tak jak mówię, moje tygodniówki wyglądają zawsze tak samo i na tygodniówkę zapraszam Was w kolejną sobotę i to będzie pewnie planowanie już tygodniówki drugiej albo trzeciej, w zależności od tego, kiedy ja ten film nagram, bo na razie to wiecie, mnóstwo zajęć jest do zrobienia. Ten kalendarz oczywiście, on nie jest tutaj przyklejony po to, żeby tutaj był przyklejony, tylko po to, żeby też miał pozaznaczone swoje elementy. Ja wiem, że ja to robię, wydawać by się mogło 25 tysięcy razy, nie? Ale po pierwsze nikt mi nie zabroni, a po drugie dobrze jest mieć to zapisane w dwóch miejscach, żeby wiedzieć, żeby pamiętać. Bo ja już na przykład na ten weekend 4, 5, 6
To już bardzo dużo rzeczy zaplanowałam, że zrobię, bo to jest, wiecie, jak jest weekend, to ja mam wtedy wolne i wiecie, no mogę dużo rzeczy sobie nadrobić, ale no, muszę z tego w ten weekend akurat zrezygnować. No bo mnie nie będzie, nie? No to trudno by było, żebym skrapowała, jak mnie nie będzie. On jest mi też, ten kalendarz tutaj jest mi też potrzebny. No i tutaj 7 to może zaznaczę sobie jednak. Takim kolorem. I on był chyba 16:20, ale jeszcze pani będzie dzwonić na pewno, więc nie ma co tam się też tak bardzo spinać. A jeszcze muszę sobie zaznaczyć 30, bo wtorki są kłopotliwe. Tu muszę zrobić badanie. Znowu przestaję pisać. Tu muszę zrobić badania. Więc do zrobienia mamy też badania i lekarz. Ok, no to zobaczcie. Tak wygląda moja propozycja miesiąca. Raz jeszcze. Mamy kalendarz na cały miesiąc. Wygląda on tak. Super są te kule, bardzo mi się podobają. Wygląda on tak. Tu będą zapisane priorytety na ten miesiąc, czyli te tak zwane ważne rzeczy, tak? W notatkach to ja rzadko kiedy to tam wykorzystuję, ale coś tam czasami. A, tu była napisana cena obozu Kuby w notatkach, Kacpra w notatkach. Więc mamy miesiąc. Mamy powitanie miesiąca, mamy wdzięcznik, czyli za co jestem danego dnia wdzięczna, a na koniec podsumowanie, ten miesiąc był. Dzisiaj jest 30, więc będę podsumowywać wrzesień. Pewnie wieczorem, jak wrócimy. Na następnej stronie mamy śledzik, czyli nawyki. Mamy sekcję do zrobienia, czyli rzeczy ważne, które są zaplanowane. One się muszą odbyć w tym miesiącu, ale jeszcze nie do końca wiem dokładnie, w którym tygodniu to po pierwsze, a po drugie nie mam jeszcze tygodniówek, więc no nie mogę ich wpisać na tygodniówki. Później mamy kalendarz, taki wiecie, podręczny kalendarz. Ja wiem, że to jest przeniesione z tego dużego kalendarza, ale no taki podręczny kalendarz. Ja jednak często zaglądam na tą stronę, szukam szarego tombola. Często zaglądam na tą stronę, no bo codziennie zaznaczam sobie nawyki, tak? Więc ta strona jest też często przeze mnie odwiedzana, więc wtedy widzę też ten kalendarz cały miesięczny. U mnie są jeszcze zakupy, to co chcę jeszcze w tym miesiącu albo zrobić, albo obejrzeć, albo kupić, albo zaplanować coś jeszcze dodatkowego. No wiecie, no takie tam rzeczy. To są małe radości, czyli to, co zrobiłam dla siebie w danym miesiącu, tylko dla siebie. Moje małe radości. No i tu będzie kolejna tygodniówka, pierwsza tygodniówka października. Nie będę już przedłużać tego filmu. Mam nadzieję, że jeśli nie prowadzicie bujo, a chciałybyście, ale nie wiecie jak, no to się zainspirowałyście. Zachęcam też do obejrzenia poprzedniego filmiku, a ja tego tutaj nie mam, bo to było w tym takim, wiecie, szkolno-podręcznym. W poprzednim filmie opowiadam o tym, jak zacząć bujo. Tak? Jak mamy czysty zeszyt, żeby się go nie bać. To było 2 filmy temu, a w poprzednim filmie było już to, co ja planuję na początek bujo, czyli future log, cele, jakieś tam możecie wpisać marzenia, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy. Później jest plan na cały rok, podsumowanie, potem plan na kwartał, jeśli zaczynamy od nowego kwartału,
i miejsce na podsumowanie tego kwartału, no a potem po kolei zaczynają się miesiące. I u mnie do znudzenia zawsze tak samo, w taki sam sposób. Różne naklejki, różne layouty, różne ułożenia na stronie, ale jakby no, systematyka kwartał, miesiąc, tydzień, dzień jest zachowana od wielu, 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 wielu zeszytów i od wielu, wielu, wielu lat. Ok, to na dzisiaj wszystko. Tak jak mówię, mam nadzieję, że jeśli jesteście na początku swojej drogi, ale nie wiecie jak zacząć, boicie się, to zapraszam najpierw do moich poprzednich filmów, no i do tego filmu z rozpoczęciem planowania na kolejny miesiąc. Nie ma co siedzieć, nie ma co się zastanawiać, wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie to nie wyjdzie, widzicie jak krzywo przykleiłam kalendarz, czyli nic wielkiego się nie zadziało w związku z tym, że on jest krzywo przyklejony i u Was też, daję Wam na to moje słowo honoru, nie zadzieje się absolutnie nic, jeśli cokolwiek będzie przyklejone krzywo albo napisane krzywo. Też mi się zdarza napisać krzywo i też żyje. Więc nie poddawajcie się, jeśli chcecie prowadzić takie bujo, albo po prostu chcecie planować, tak? Macie potrzebę zapisania tego, co macie do zrobienia w danym dniu, czy w danym tygodniu, no to go ahead. A na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami, życzę Wam bardzo dobrej soboty. Nie przemęczajcie się sprzątaniem, odpocznijcie, zajmijcie się hobby, idźcie na spacer, spędźcie czas ze swoimi najbliższymi, bo wiecie, sanepid do domu codziennie nie przychodzi. Nawet raz w tygodniu nie przychodzi. Nawet w ogóle nie przychodzi. Do zobaczenia. Pa!